7 września, 7:30, wyjeżdżamy z Bydgoszczy. Jedziemy do Świerodowa Zdroju i będziemy przez cały weekend objeżdżać te wszystkie single. Przerwa na rozprostowanie kości. Ups. W celu mamy 4,5 godziny i 304 km. Świeradów Zdrój. Stare kino. To jest pełno śladów po oponach. I jeszcze tu strome schody. I nasz apartament. Ile to niby ma metrów? Nie wiadomo. Wystarczająco. Pojedliśmy, ubraliśmy się, idziemy jeździć. Jeszcze. O, dobra, jest. Taki on nagrzany tu. Tak mi się opony pocą. Muszę przejechać kawałek, zobaczyć, czy amortyzator dobrze działa. Jedziemy na pierwszego singla Zajęcznik. Prosta, prosta. Do Zajęcznika kilometr. Linii prostej. Dwanaście minut od wyjazdu z hotelu. Jesteśmy 130 metrów wyżej. Szukamy wjazdu na trasę. Chyba już widzę tablicę po prawej. Czerniawska Kopa. Single track. Aha, dobra, to jest ten czarny. Teraz jedziemy na czerwony w prawo. Single track. Zajęcznik Świeradów Zdrój. O kurczę, ile oznaczeń. Moment, moment. Tam jest szlak pieszy. Tu się chyba wraca. Tu jedziemy. A tu jest mapka. Jedziemy teraz tą trasę czerwoną. Zajęcznik, czyli tędy. Jedziemy tu, wracamy tu. To jedziemy. Pierwszy raz tu jestem. Fajne to. Bardzo mi się podoba. A, tu są przejścia dla pieszych. Krzyżówki z pieszymi. Myślałem, że prosto. Się zagapił. Moment, jeszcze plecak sobie zapnę.
Jesteśmy na 600 metrach, czyli 80 metrów zjechaliśmy. Ale co tam, włączamy w naszych elektrykach baterie i jedziemy. Baterie załadowaliśmy przed wyjściem, ale fajne skoki. Baterie załadowaliśmy przed wyjściem. Ja dwa makarony i jest dobrze. Dobrze, że mostki są suche. Teraz gdzie? Tu jest pieszy chyba. My prosto. Okej, okay, teraz gdzie? Myślałem, że tam pojedziemy jeszcze w lewo. Nie patrzyłem na mapę, a rzeczywiście tak prowadzi trasa. Jak wrażenia? Jest. Zajebiście. Na 61. No. To się przeprowadzi w góry. Tak jest. Trzeba wrócić w góry. To, tu zaczęliśmy, tak? No. To przejechaliśmy czerwone. Całe tu. I teraz podjeżdżamy. Jesteśmy na 590 metrach. A na 690 zaczynaliśmy. Czyli jesteśmy 100 metrów niżej. A, są oznaczenia. Bardzo dobre. To wcześniej zwróciłem uwagę na to. 112 985, telefony alarmowe, a wcześniej jak jechaliśmy, to przy każdym mostku były. Ech, żeby takie trasy były w latach 90. za dzieciaka, jak człowiek jeździł. Ale frajda z jazdy jest nieziemska. Ale czas. Czuję, że naciągają mi się mięśnie, o których istnieniu nie wiedziałem. Aha, tu są. To się odpina? Powiem ci, na tych singlach to rzeczywiście te fajne są te przeciążenia, zakręty, że to jest wyprofilowane i że to jest płynne. Jak się jeździ w górach, gdzie nie ma szlaków, tylko szlaki piesze, to tam jest walka z trasą. A tu jest flow po prostu. Jeśli ktoś z Krynicy to ogląda, to patrzcie i uczcie się, jak to można zrobić. A takie są fantastyczne tereny. Ła, ale czad. Zajebiście. Nie wystarczy poprowadzić trasy szlakami pieszymi rowerowej. Narysować tylko na mapie kółeczek, że jest trasa. Nie wystarczy. A cóż to za diabelski kamień? Jak w Krynicy? Trasa jest fajna. Prosta, przewidywalna, ale w tym pozytywnym aspekcie przewidywalna, dlatego że nie ma tutaj czegoś, co nas nagle zaskoczy, że zasuwamy tam z pełną prędkością i nagle się okazuje, że jakiś, nie wiem, głaz duży, czy też jakieś dropy, których nie widać, gdzie się kończą, i człowiek jedzie pierwszy raz. A tu spokojnie można się puścić. Nawet za dużo hamulców nie trzeba używać. Jakieś tylko delikatne korekty. Zbliżamy się do końca zajęcznika. Jesteśmy na 650 metrach. Jeszcze 37 w górę. Podoba mi się, że ta trasa jest poprowadzona w lesie, że nie jedziemy jakimś asfaltem do góry. Nawet podjazdy są świetnie zrobione. Rewelacja. Też jest zabawa. Ale czad. Bomba.
i wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli zajęcznik zaliczony. Tętno 176. Jeździmy godzinę 8. Średnie tętno mam 157. Jeździmy godzinę 8 od wyjazdu z hotelu, czyli ze Świeradowa Zdroju. Zrobiliśmy ten szlak, zajęcznik. Tu są dane techniczne wszystkich szlaków. A teraz co? Jedziemy to nad Czerniawą, tak? Jedźmy, czas ucieka. Czerniawska kopa, jedziemy. Rowerowy raj, ścieżki rowerowe Gór Izerskich. Pięknie. Krynico, ucz się. Teraz szlak czarny. Stop, 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 stop. Aha, lewo chyba. Chyba tu. To jeszcze są dojazdówki. To co, ciśniemy. Cześć, Bartosz. Cześć. Tak? Patrz, jaki świat mały. Nie znamy, Paweł, ja oglądam na fejsie. Cześć. Bartosz, cześć. Miło mi. Cześć, Kuba. A, Bartosz. Na tą chwilę muszę powiedzieć, że jesteś najlepszym youtuberem, jakiego znam. Nie no, bez przesady. Nie no, bo to jest kwintesencja jazdy. Siemano. Tereny mam identyczne w Krynicy. Muszę jechać do tej Krynicy. Ale tam nic nie ma, nie ma takich tras. Tam jest wszystko surowe. Tak jak wyobraź sobie, jakby nie było po prostu tras rowerowych. Tak to wygląda. Więc jeśli lubisz to jeździć, to tu jest moim zdaniem o niebo lepiej. My jedziemy teraz tak. Aha, bo wy wracacie? My wracamy już, tak. I teraz będzie w lewo? Tak, będziecie jechać tam, ale my odbijemy sobie w lewo. No. Aha, dobra, to jedziemy. To na razie, do następnego. Kolano mnie boli jak stanę, jak jadę to mnie nie boli. Wnioski? Nie stawać. O, Wuki! Przepięknie! Ja tylko mam nadzieję, że nikt sobie tutaj nie pomyli i nie będzie jechał z naprzeciwka. Przepięknie! Cudownie, cudownie! Ups. Przypuszczam, że tutaj po deszczu to jest niezła ślizgawica na tym mostku. Ale czad! My to wszystko będziemy musieli do góry z powrotem wyjechać. Myśl zasady, co się zjedzie, to się wjedzie. Jeszcze słoneczko wyszło. Cudownie. Paweł mówi, że banan z ryja nie schodzi. No nie schodzi. Można się tu ujechać, nie?
Nowomestowskie stoły było, tak? Ach, ten foks. Serwis w drodze. Dostałem właśnie SMS-y z cennikiem w roamingu, czyli jesteśmy w Czechach już. Mamy do zachodu słońca godzinę 50, więc... Ale tę pętelkę taką małą czerwoną robimy i wracamy na czarny, czy po prostu tu już wracamy? Nie, no chyba... Nie, wracamy chyba. A, no tak, my jesteśmy przy Łomnickim Moście, to myśmy już zrobili ten czerwony fragment prawdopodobnie, wiesz? Jesteśmy. Tu, tak. Na czwórkę wracamy. Proponuję wrócić tu i potem przejechać dalej. 1, 2, 3. Tak, robimy. Tak robimy. I to na dzisiaj będzie tyle. Kurczę, jak mnie kolano boli. Masakra. Nie mogę stawać, muszę jeździć, muszę kręcić. Tylko co ja zrobię, jak wrócimy do hotelu? W łóżku będę siedział i będę kręcił. Szaleństwo, to jest szaleństwo. Musimy jeszcze 100 metrów w pionie odzyskać. Na 724. To my na czarny. Czerwony w prawo, my czarnym. Uwaga, jakieś niebezpieczeństwa. Co się dzieje? A, kamulski. Fajnie są poprowadzone, że się tak ścieżka wije, raz w lewo, raz w prawo. Świetnie wyprofilowane zakręty. Zaraz, tu są skały. To jest to, co mówiłem, że może diabelski kamień tam powyżej. Może to jest to miejsce? To jest chyba to miejsce, co mówiłem, że diabelski kamień na górze. I to mi się podoba właśnie przy 2 na 10 to zrzucanie. Przód i tył równocześnie. Tu podciągniesz, tam zrzucisz. I można bardzo szybko zrobić korektę. Musimy jeszcze chyba kawałek podjechać do góry. Tak, jak oni skręcili, a my tak, dokładnie. To co? Go. Co jest? Ja też nie wiem, ale te dwa makarony już na pewno się skończyły. Teraz już potrzebny jest baton. Albo dojedziemy już, bo jesteśmy w najwyższym punkcie. Dojedziemy. Trzeba mieć sztycę opuszczoną. Jak jest zjazd, robisz wsiadę na dół, no. Aż cykasz, zaczyna się podjazd, psyk, od razu już do góry. Pojeżdżone, teraz trzeba zjeść. Kaszaneczka. Rybka wędzona. I lecimy do hotelu. Znaczy do kina. Tu są lody. I pójdziemy jeszcze coś zjeść. Ciekawsza część będzie teraz, wchodzenie po schodach. No to jest zaiste koncepcja karkołomna. Tu się mieści. Aha, po pierwsze trzeba zatrzymać jazdę. Stop. Lustro? Dobrze. Ale nie jest źle. Ups.
dobra. Lustro ok. Lampa ok. I teraz bardzo strome schody do góry. Ej, hop. Ej, hop. Całkiem sprawnie poszło. Jako prawdziwy kolarz będę spał z rowerem. Porządeczek, ogarnęliśmy się. Proszę bardzo, jak ładnie. Ja mam bałagan. Ale zaraz wszystko będzie posprzątane. Dzisiaj objechaliśmy to, czyli Zajęcznik, potem nad Czerniawą to Czarne i to był co? Kapicki Okruch. Tak czy inaczej, jutro zaliczamy tą część i tą część. A w niedzielę będziemy jeździć tam, gdzie nam się najbardziej podobało. Zakupy na śniadanie, na jutro. Po robocie należą się lody. Odwrotnie się zagrało? No nie, bo musiałem wrócić. Dobra, kolory wróciły. Jak przejęło GoPro kolory od razu. Za bardzo buja. Muszę mocniej byłem naciągnąć. To by było tyle na dzisiaj.